Kaźmierska w studiu TZG. Publiczność zamarła, gdy zobaczyła ją na wizji. Trzeci odcinek Tańca z Gwiazdami, a fani przecierali oczy ze zdumienia. Wszyscy myśleli, że w studiu pojawiła się Dagmara Kaźmierska. Co się działo? Taniec z Gwiazdami hitem Polsatu. Taniec z Gwiazdami to uwielbiane przez widzów taneczne show, które jest oparte na brytyjskim street style dancing. Program ten łączy elementy rywalizacji, rozrywki i sztuki. Uczestnikami są gwiazdy, które w parze z profesjonalnymi tancerzami prezentują swoje taneczne umiejętności, które ocenia jury, a widzowie poprzez SMS-y głosują na swoich faworytów. Nagrodą główną w programie jest kryształowa kula i to o nią rywalizują taneczne pary. Odcinki emitowane są oczywiście na żywo i towarzyszą im wielkie emocje oraz ciekawe, pełne wzruszeń historie, dzięki czemu to show cieszy się tak wielką sympatią i popularnością. Kto tańczy w 15. edycji Tańca z Gwiazdami? W 15. edycji Tańca z Gwiazdami udział biorą influencerka i wokalistka Julia Żugaj, aktor Rafał Zawierucha, aktorka Anna Maria Siekrucka, aktor Filip Bobek, wokalistka Natalia Nykiel. Były piłkarz i trener Piotr Świerczewski, aktor Michał Majer, wokalista Filip Lato, aktorka Vanessa Aleksander, wokalistka Majka Jeżowska, aktor Maciej Zakościelny. W pierwszym odcinku nie odpadł nikt. Jednak już w kolejnej odsłonie nie było tak łatwo. Jako pierwsza program pożegnała aktorka i wokalistka Olga Bończyk. Majka Jeżowska wystylizowana, jak Dagmara Kaźmierska. Jedną z uczestniczek programu jest Majka Jeżowska. W drugim odcinku tanecznego show Majka i Michał dostali najniższą ocenę ze wszystkich od Iwony Pawłowicz, bo jedynie 3 punkty. Ta nota mocno zszokowała piosenkarkę oraz tancerza. Jednak to ich nie demotywuje, a wręcz motywuje, bo wielokrotnie już w tym programie było tak, że to ostatni byli pierwszymi. Jak wyznała sama Majka Jeżowska. To mnie zmobilizowało, żeby lepiej zatańczyć. W trzecim odcinku nie zabrakło Majki i Michała, a zamieszanie zrobili już w momencie, gdy weszli na ściankę. Wokalistka była bowiem wystylizowana jako kryta niesławą Dagmara Kaźmierska w poprzedniej edycji programu. W pierwszej chwili można było się nieźle zdziwić, a nawet pomylić. Poniżej zdjęcia. Majka Jeżowska zatańczyła jako pierwsza i zebrali z Michałem zaledwie 20 punktów.